Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, odsegrajmy w Alex i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, 66. odcinku. Witam was, moi drodzy, mamy dużo zadań do robienia, dlatego kurczę, nie siedzimy, tylko ostro ekspimy. Kim jestem? Kod dostępu do hybrydy. To było zadanie, które ostatnio rozpoczęliśmy i które będziemy kontynuować, ponieważ tym razem udamy się do laboratorium, w którym możliwe, że odnajdziemy kod dostępu do hybrydy. Dzięki temu kodowi będziemy mogli w końcu się tam dostać do Ludowego Pałacu, do samego hybrydy. No i to będzie kod dostępu do finałowego bossa, tak jakby. No więc będzie się działo na pewno. A czy ten kod będzie łatwo zdobyć? Coś strzelam, że pewnie nie. No a tymczasem biegnijmy, lecimy. Już widzę, że mamy pierwszych przeciwników dzisiaj. Świetnie, dużo expa potrzebujemy. Niestety jeszcze nie sprawdziłem sobie tych pierścieni i innych różności z budową, żeby założyć nową broń. Niestety, no, nie miałem teraz chwili, żeby sprawdzić, ale oczywiście będę próbował, będę testował, bo fajnie by było oczywiście móc założyć pocałunek śmierci przed właśnie finałową rozgrywką. Będzie na pewno mega fajnie zmienić w końcu broń, no bo jednak ten miecz, który posiadamy, no jest mega przekozak, jest mega silny, no ale wiecie, no, jednak różnorodność to spoko sprawa i jednak chciałbym trochę więcej. Okej, czy warto biec przez te bagna? Uwaga, uwaga. Warto, bo będziemy od razu na miejscu praktycznie. Podtrujemy się troszeczkę, ale nie powinniśmy zginąć od tego, więc bieg na drugą stronę. Jedziemy, jedziemy, dawaj, dawaj. No to se czekaj, moja droga, ile chcesz tylko. Coś mi się wydaje, że słabo, że tam będziesz czekała, bo jednak wolałbym, żebyś tutaj na drugą stronę ze mną przebiegła. No spoko, może za chwilę przyjdzie. Zaraz zobaczymy. O kurczę, ten las tutaj to rzeczywiście elegancko. Okej, okay, Zoza do ciebie dołącza, do niebieskich dołącza. Okej, okay, zaraz powinna się pojawić, jeśli nie, to trudno. To będzie wtedy bardzo słabo, no ale... O, jest, super, cześć laska, super, że wpadłaś na imprezę. Idziemy w takim razie na górę. Oczywiście jetpack, do końca jetpackiem. Jest, pięknie, udało się dolecieć, wow, super. Nie, tylko mi nie spadnie teraz Jaxi, bo będzie kiepsko. Okej, okay, zaczekajmy, zjadłem sobie mięso, albo dobra, wypijemy tą małą miksturkę, bo w sumie mam ich jeszcze sporo, a leczą, no tak średnio też leczą w sumie, mogłyby trochę więcej, okej. Okay. No i jesteśmy już prawie na miejscu. Kurczę, no jestem ciekaw, co tu będzie się działo. Cóż tu w tym miejscu będzie jeszcze? Okej, tu widzę małe obozowisko jakieś i ktoś tu zginął niestety. Berserkowie tutaj byli jacyś i nie żyją. O, futro, świetnie. Nie potrzebuję go niestety. Szkoda, że to nie gotingwa. Tęsknię za odrobiną akcji. Bo jednak to futro by się nam bardziej przydało tam, bo chyba skóry jednej wilczej mi brakuje w gotyczku w Złotych Wrotach, także no, byłoby idealnie, ale niestety to Alex, znaczy niestety, ja tam akurat nie narzekam. No i ty, to jest co, my po drewnie biegamy? Coś się chyba popsuły tekstury, znaczy dźwięk biegania, sami, tak jakbyśmy biegali po drewnie, a to jest beton tutaj, więc co? Cóż zrobić, małe błędy się zdarzają i ja jestem w stanie wybaczyć oczywiście już. Oh my god! Nie, za drzewo. Okej. Saving powolutku, bo tu się źle to skończy. O, jeszcze tu jakiś wredny bydlak. No dzień dobry, hej, szlampoluju, czy jak ci tam, ziomeczku. Musisz zginąć szybko, bo będzie za chwilę walka z trolem. Co to ma kurwa być? No właśnie, co to ma być? Założę Jezu, się, że Zouza. Musiał tu być burdel pierwsza klasa. Na pewno, na pewno. Nie, Zouza jest tak nie family friendly, że ja nie wiem. YouTube zblokuje mi chyba zaraz całego Alexa po prostu, nie? Jak tak dalej pójdzie. Dobra, tamtego bydlaka szukającego guza trzeba będzie troszeczkę tutaj porobić na początek trochę granatami. Dobra, niewiele tych granaty mu robią w sumie, więc no. Dobra, chodź tu. Trzeba będzie uważać bardzo. No, ciekawy jestem, jakim tutaj dostałem. To jest niesamowite. Czasami jak ta gra po prostu ma hitboxy zrobione. Okej, właśnie mega popsułem, bo silny atak miał teraz wjechać, a nie to. Okej, niestety picie mi, który chyba wjedzie na rejon teraz. No, będziemy musieli się schować za drzewem, żeby nie rzucił we mnie kamieniem oczywiście. Okej, ja tam... Zouza oczywiście... Zouza jest niesamowita w ogóle, nie? Jakaś przekoksem jest, szczerze powiedziawszy, wśród towarzyszy. Dobra, ona jeszcze żyje, nie? Ona wytrzyma chyba z 5 ciosów tego trola. Co jest z nią nie tak? Ty, ta kobieta jest jakieś... Czy ja mam jakieś zwity? Co tu się dzieje? Czemu ta Zouza jest takim koksem? Holy shit! Ona jest w ogóle... No nie mogę. Co tu się stało? Czy ona jest najsilniejszym z towarzyszy, jakim może być? Nie wiem, ale wygląda na to, że chyba tak. A właśnie, i poprzednio będąc gdzieś w tych rejonach, przegapiłem, zgubiłem teleportation. Dlatego teraz musieliśmy biec kawałek drogi duszy. I ten teleport podobno był gdzieś i ja go niestety nie dostrzegłem.
tak jakby na czas, i znaczy może nie, że na czas, ale go nie dostrzegłem i właśnie dopiero po odcinku się dowiedziałem, że ej Robin, tam był teleport i przegapiłeś i zlamiłeś. No cóż, zdarza się, nawet mistrzom się zdarza, ale właśnie to było gdzieś tak na obrzeżach, więc możemy się przejść tak trochę na obrzeżach. Fajnie, że troll został pokonany, Zouza mega fajnie, znaczy Zouza jest mega fajna pod względem oczywiście dymydżu, klepanka i w ogóle wszystkiego, z drugiej strony jest niefajna rzucając tymi swoimi tekstami i bluźnierstwami. Znaczy nie przeszkadza mi to zupełnie i nawet szczerze powiedziawszy wprowadza to jakąkolwiek tutaj taką, wiecie, no jakiś tam, jakiś smaczek w tym eleksie, ale no wiecie, YouTube z dzisiejszą polityką swoją i tak dalej, no to jednak boję się, żeby mnie tutaj ktoś tam, wiecie, żeby mnie tutaj filmików nie pościągali za bluźnierstwa, no, ale myślę, że akurat ja nie powinienem się jakoś super bardzo o to martwić, chyba przeżyjemy. No i dobra, raptory i inne zmory do klepania mi zostały tutaj, świetnie. Kolejny leży placuszkiem. No i nie widzę tego teleportation. Mówiliście, pisaliście mi o tym teleporcie, ale niestety no teraz nie jestem w stanie za bardzo powiedzieć, gdzie on był. O, świetny salto, Jax, chciałem, żeby biegł tutaj, bo widzę tu itemy przez ścianę. Pochodnie magnezowe oczywiście, które stają się maszynami bojowymi po ich odpaleniu, to jest też niesamowite. Ok, mały eliksir, spoko, stara notatka, świetnie, będzie można później ją przeczytać, a tymczasem spadajmy z tego miejsca. No, więc jak sami widzicie, całkiem nie najgorzej. Ok, tam widzę kolejnego trolla, czyli porespiło nam się chyba tutaj trochę przeciwników, fajnie, zawsze będzie co klepać, chociaż nie będzie nudno. I spoko, i sympatycznie, i milutko, i cieplutko, no i właśnie Zouza, no jest fajna, ja nie ukrywam, że z Zouzą naprawdę spoko, nie? Szkoda troszkę, że tak późno z nią zacząłem biegać, bo jest naprawdę fajną postacią. Ok, coś tutaj rzęzi, nie wiem, słyszę jakby coś tutaj biegało po okolicy jeszcze. Ok, wlazłem, cholerę, dawać mi tam pochodnie. Się wbiłem gdzieś w kurde, a dobra, chyba wiem gdzie się wbiłem, tutaj na górę można sobie wejść. Chciałem sprawdzić ten teleportation, można tu wlecieć? Ok, można tu wlecieć, ale totalnie, a nie, dobra, coś tu jest w sumie, znaczy można sobie tutaj wskoczyć. Zobaczymy gdzie to mnie zaprowadzi, czy byłem już tutaj czy nie. Wygląda na to, że chyba nie, bo są tu jakieś itemy, których wcześniej nie widziałem, więc zbieramy. A, tam na dole biega jakiś stworek, świetnie, za chwilę pójdę mu wyklewać buźkę, ale zanim to jeszcze tu za ścianą chyba coś przekopiłem. Zaraz, zobaczymy, tak jest, są tu jakieś itemy, cztery domy. Droga do Kalana, dziewiąta wskazówka, okej, okay. Dostałem podniszczony obrazek, cztery domy i w ogóle, no spoko. No i machina wojenna, dokładnie tak jak mówiłem. Zabierzemy. Okej, znalazłem jakąś wskazówkę. Nie wiem do końca co i jak, ale spoko. Cztery domy nam wpadły. Zgaduję, że będziemy tutaj tego więcej, więc warto się rozglądać. A no jeszcze tu za ścianą jakieś itemy. Spoko. Dziwne, że nie zebrałem tutaj wszystkiego, będąc tutaj wcześniej. Najwyraźniej musiałem przegapić. Teraz robi się ciekawie. No raczej, że się robi ciekawie. No kurczę, kobieto. Tutaj będzie naprawdę mega ciekawie. Na razie szykuję się porządnie. Na razie eksploracja, czyli to coś, co kocham, a wy nienawidzicie. O, mały czerwony kamień, super, tego potrzebuję jak najwięcej. A, i też daliście mi znać pod 63 odcinkiem, ktoś mi napisał, że Robin, te kamienie z broni i z naszego adiutora, czy jak to tam się nazywa, można wyciągać. I to bardzo ważna informacja, bo dzięki temu będziemy mogli sobie dokoksić naszą brońkę. Bo ja się bałem, że tych właśnie kamieni nie można wyciągać, a chyba posiadając złotnika można je wyciągać, więc spoko, nie ma problemu, będziemy mogli sobie tutaj to odpalić. Okej, tu radyjko gra, no właśnie, tak dziwnie, muzyka nagle, jakieś tutaj bity weszły grube. Okej, więc spoko, znaczy złotnika i tak planowałem dać, z racji tego, że właśnie chciałbym pokombinować tutaj z tą biżuterią, może uda mi się znaleźć jakąś, która daje ten bonus właśnie do budowy, a którego tak bardzo potrzebuję, znaczy może nie tyle, że potrzebuję, ale chciałbym go mieć. Okej, tutaj nie wlecę, ale chciałem się rozejrzeć z góry, czy dostrzegę te teleportation do tego miejsca. Na niebiesko powinno się świecić, więc powinienem widzieć od razu patrząc. Wydaje mi się, że to było gdzieś tam, ale spoko. Możemy podejść tam i zobaczyć, czy przypadkiem jest, czy nie ma. Gdzieś tutaj. Nie, kurczę, bo tu jest ta chata. Dobra, tu biłem trolla przed chwilą, czyli nie. Okej, dobra, to jeszcze możemy się przejść tutaj. No chciałbym znaleźć, wiecie, znaczy w sumie i tak pewnie już nigdy tutaj nie przyjdę, ale jednak fajnie jest odblokować parę teleportów do różnych miejsc. O nie, kurczę, więcej tego trującego gazu, dziwne. No raczej w trującym gazu nie będzie tego magicznego teleportation, a tam w ogóle są jakieś itemy. Ciekawe co to jest i czy warto tam wejść, skoro jest trujące. Nie wygląda to jakoś super, wygląda jak jakiś eleksu, kryształki i tyle. No spoko. Okej, jest jakiś kolejny przeciwnik, chociaż tam leży chyba jakaś broń. Dobra, za chwilę tam podejdę, tylko wyklepę najpierw tutaj to paskudztwo. Nie wiem co to do cholery jest. A, tryton, okej, spoko. Trytonka, klepanko, zawsze chętnie. Znaczy, że nie jest jakiś super trudny przeciwnik, nie boli też jakoś super bardzo. Okej, mocny cios i tryb nie żyje.
Świetnie, idzie naprawdę bardzo dobrze. Okej, uklejmy sobie miksturę. Dobra, wiecie co, chyba leję na ten, na to teleportation, wejdziemy sobie tam i spróbujemy te właśnie zatrute. O nie, kurde, pająki, cholera jasna, nienawidzę tych gnojarzy. Okej. Dobra, niech Kaja się zajmie. Kaja, niech Zouza się zajmie tamtymi bydlakami. Ja się zajmę trytogniami. Jakby one mnie może tak nie biły bardzo, to byłoby też całkiem sympatycznie. Okej, jakiś tam robal, cholera. Te robale są bardzo niefajne, nie? Nie lubię. No właśnie, kurde, one też tak gryzą, rzucają się. Ale miałem teraz farta, że mnie nie trafił. Okej, nie mam pytań w ogóle. Mega, mega na farcie. Dobra, ty, kurde, wredny robalu, giń. Nienawidzę po prostu tych robali. Są ohydne, paskudne, brzydkie i po prostu wszystkie, jakie tylko się da, po prostu epitety tutaj mógł, to bym powiedział, ale nie będę, bo ja jestem dobrym robinkiem. Nie, nie lubię. Po prostu nie lubię. Wszystko, co przypomina pająka, to dla mnie jest fuble i w ogóle pełzacze, jakieś tutaj te takie dziwne stworki, to nie są moje klimaty. Ja nie lubię. Nie, jak to, jak mogę, to unikam i spoko. No to akurat klepanko było solidne. Dobra, pójdę do tego trującego gazu tylko dlatego, że tam jakieś itemy leżą. No i wbijamy do znacznika. Pójdziemy wyszukać tych wskazówek. Wydaje mi się, że muszę znaleźć 4 wskazówki, które złożą się w kod dostępu. Dobra, ty możesz sobie czekać, ja bym chciał jednak przejść na drugą stronę. Okej, nie mogę przejść, świetnie. Cofnę się i się wyleczę na fulla jednak. Zwłaszcza, że ten gaz strasznie szybko tutaj nas, nas bije. Okej, wykinimy sobie tutaj taką dużą potionkę, ona powinna nam na fulla dać. F5, no i dobra. I trzeba tutaj po lewej stronie przebiec, więc biegnijmy. Dawaj, dawaj, dawaj. Czaksik, jedziemy z koksem. Okej, gdzie tu jest wejście? Tam było chyba wejście. Super. Zbieramy itemy. Eliksirów pełno, dobra. Okej, spróbujemy zebrać eliksiry i cofnąć się. Chociaż nie wiem, czy na przykład jakbym się... Wiecie co, mógłbym odpalić sobie tutaj przeciwko tej truciźnie jakieś serum. Chyba też posiadamy coś takiego. O, na styk, okej. Niestety strasznie dużo mi zebrało to tego. Hapetek. Sprawdzimy, czy mam coś przeciwko truciźnie. Okej, dopakujmy się tymi małymi, bo w sobie też zebrałem przed chwilą. Okej, dziękuję. Jedna, druga. No i łykniemy sobie coś przeciwko truciznom i będzie spoko, myślę. Okej, dobra, styka. Dawaj, pokaż mi, co tam masz, ziomeczku. Z ekwipunku, dopalacze, odporność na truciznę, antytoksyna. Spoko, jasne, ładujemy w takim razie. Czy ja już to kliknąłem? Nie wiem, chyba nie. Okej, to jeszcze raz, bo coś zbugowałem chyba. Antytoksynka, cyk. A nie, muszę ją na ten, kurczę, muszę ją wyciągnąć. Właśnie najgorzej, że nie mogę pić mikstu na przykład z tego. Dopiero na szybkim dostępie, jeśli ją wrzucę, to będę mógł z niej korzystać. To jest bez sensu, no ale cóż. Dobra, to wiecie co, to może te mikstury tutaj weźmiemy póki co i strzelimy sobie w 9. Okej, okay, wlazło, no i możemy lecieć teraz. Teraz ta antytoksyna powinna nam tutaj dać trochę czasu na zwiedzanie. Powinniśmy móc uzbierać resztę tych tutaj towarów. Dobrze, że widzimy wszystkie te towary, więc spokojnie mogę sobie ten... Jest jakaś broń, złomowa strzelba, zdjęcie, świetnie. Jest Bjorn Pankrat, dzień dobry panu, dzień dobry, bezużyteczna apteczka, jeszcze więcej rzeczy. Okej, okay, za chwilę będę musiał się zwijać, więc szybko, szybko, szybko bierzemy wszystko, co możemy. Bryłka złota i spadamy, 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 spadamy. Okej, okay, na szczęście teraz ta tutaj antytoksynka nam ładnie, ładnie tutaj skórę uratowała. Ładujemy ósemeczkę. Mamy łysego zdjęcie, więc dobrze, łysy z brazer znaleziony. Można by było, póki antytoksynka jeszcze działa, zeskoczyć sobie tam na dół po te towary. Więc w sumie to szybko zrobię. Ty tam nie czekaj tutaj, tylko chodź, lepiej mi pomóż. Okej, okay, eleksit. O, jest dinozaur, prawie przegapiłem. Jeszcze więcej eleksitu i spoko, to chyba wszystko. Jeszcze płomienny liść. No i fajnie. A coś tam takiego wpadło, co brzmiało całkiem sensownie. A, złomowa jakaś strzelba. Może to jakaś lepsza strzelba od tej, którą posiadam. Złomowa strzelba. Zadaje 35 obrażeń. Ale nie, no, odkupiciel, no wiadomo, że odkupiciel będzie najlepszy, no. Złomowa strzelba to jest zwyczajna taka strzelba. Dlaczego komuś się chciało poskładać tę broń ze złomu? Rzucanie nią przyniesie niemalże takie same efekty jak oddawanie strzału. No dokładnie, czyli nic co specjalnego. Niestety szkoda, no trudno. Okej, okay, no i wychodzi na to, że moje 19 punktów niewiele mi daje. W budowę mogę dać sobie jeszcze 3 punkty, dobra. W sumie spoko, a jakbyśmy dali 2 i znaleźli coś, co daje 10 budowy, wiecie, to ma sens, oszczędzilibyśmy wtedy punkty. No ale okej, to działając przyszłościowo, zróbmy tak, a tymczasem biegnijmy już do tego znacznika i lejmy na te tutaj teleportation i tak dalej. No już nie chcę mi się już biegać i szukać tego, pewnie gdzieś jest, ale cholera wie gdzie, ja nie chcę mi się teraz biegać. Zrobiliśmy i tak sporo, znaczy sporo, no zrobiliśmy tutaj badanie tej okolicy i wychodzi na to, że rzeczywiście było parę tu itemów. Holy, co, halo, co tu się dzieje? Nie, kurda, no, jakieś teleporty, kurde, cofanko na ekranko mi wskoczyło i mnie zrzuciło. Niech to szlak.
Co to miało znaczyć w ogóle? Holy shit. Zbugowało mi grę na całego teraz, nie? Dobra, jesteśmy na dobrej drodze, żeby dotrzeć. Znalazłem i tak już jedną wskazówkę, więc spoko. Wydaje mi się, że będziemy musieli się po prostu rozejrzeć tutaj po okolicy, poznajdywać wskazówki. No a tymczasem chodźmy do znacznika, a Zouza nie wiem gdzie jest i co robi, ale niech jej ziemia lekką będzie i niech sobie robi co chce. Ona została tam chyba przy tym trującym gazie tam. Dobra, no i musimy znaleźć drogę na dół oczywiście, co nie będzie wcale takie łatwe, ale spróbujemy. Okej, tutaj widzę, że jeszcze przekupiłem jakiś item, który jest za ścianą i nie mogę go zdobyć, szkoda. Okej, czy nie, wchodzić na górę nie chcę, wolałbym jednak schodzić w dół. Tylko nie pamiętam, jak ostatnim razem... O, coś mi chce bić, świetnie. Tryto, nie, szakal, dzień dobry. Dzień dobry, pan szakal, musi pan zginąć. Dobra, dziękuję. Co, 25 expa za szakala? Nie, jest najgorzej. Okej, okay, dobra, chyba tutaj jest jakieś zejście. Nie, to jest kanał po prostu, spoko. Bo pamiętam, że tutaj to zejście było takie trochę dziwne. A żeby tam wleźć, trzeba się trochę pobiegać. Czekajcie. O, przy okazji może ten item sobie tu podniosę? Bo jakiś jeden pojedynczy mały eliksirek mi gdzieś tutaj się zgubił. Ojojoj, no. Dobra, jakby tu zejść? Bo to było takie dziwne wejście. No i właśnie, teraz się zacznie szukanie, świetnie. Coś, co kocham po prostu. Nie mam pewności do końca, gdzie się udać. Krążę w kółko, bo przed chwilą tutaj zrobiłem tego szakala. Dobra, wejdźmy tutaj, bo to jest najbliższy budynek tego miejsca, do którego chcę wejść. No nie, muszę spróbować wejść na górę i może z góry dostrzegę, gdzie chcę iść. Okej, okay, no tu oczywiście już szafeczka też obskoczona. No właśnie, bo już byliśmy, no. Dlatego mamy, co chcemy. Okej. Okay. Szkoda, że ta się Zouza zgubiła, kurczę. Wiecie, bez jakiejś takiej duszy towarzystwa. Dziwnie się troszeczkę jednak biega. Okej, okay, wejdźmy tutaj do tych ruin. Może pochodnie sobie odpalmy. Będzie coś więcej widać może. Okej, okay, można wejść tutaj na przykład jeszcze. Okej, okay, już słyszę, że tutaj przeciwników gdzieś biega. A, no tak, no przecież biega tutaj ziomeczek. Okej, okay, i tu można zejść na dół. Dobra, czyli gdzieś tędy chyba powinno się nam udać, dostać. Tam, gdzie chcemy. A, ona tam czeka chyba, znaczy jest na szaro, widzicie? Tam punkcik jest na szaro, więc to chyba Zouza właśnie. Okej, okay, czyli tutaj tędy. O, dzień dobry pan Terroptak. Co pan tutaj robi? Wydawało mi się, że zabiłem wszystko, co się tutaj rusza, więc fajnie, spoko. Kolejny przeciwnik do kolekcji. Szkoda, że ta kurde Zouza wredna nie przyjdzie pomóc, trudno. Zouza jest wredna, Zouza. Okej, okay, no oczywiście chciałem się łyknąć, bo trochę mnie gdzieś coś się podziobało. Okej, okay, no i dalej schodzimy na dół, oczywiście F5, bo dużo nam idzie. Możemy sobie zlecieć oczywiście tędy, nie ma problemu. Jetpack nas uchroni. W tym miejscu Harley znalazł odniesienie do nieskończonych niebios. Aha. Budynek starego świata, stworzony by aż mi coś przed stopy ludźmi. W ciało. Nieskończone niebiosa. Korporacja, która prowadziła sekretne badania. Aha. Podobno hybryda przewidział dzień uderzenia komety i dzięki temu przeżył. Okay. To musi być prawda. Był tutaj ukryty w urządzeniu, które sam stworzył, aby uchroniło go przed uderzeniem. Nieźle. Ocalony przed ogniem, ale zmieniony przez Alex. Okay. Stał się mutantem. Gdy był człowiekiem, myśl o przetrwaniu nadchodzącej zagłady stała się jego obsesją. Próbował przygotować grupę osób, która miała dostać się do nieskończonych niebios. Chcieli uciec z planety, żeby uniknąć zniszczenia, ale plan zawiódł. Rząd nie chciał ich słuchać. Nie zdołał ich ocalić. Chciał jedynie przetrwać. Okay. Ukrył się tutaj i przetrwał. Ale czym się stał? Alex zalał jego ciało. Zaczął go pożądać. Otworzył swój umysł. Stał się od niego zależny. Ale kim był ten człowiek, który stał się hybrydą? Po dziś cień władający w Ksakorze. Doktor Adam Charles Dawkins. O kurczę. Nieśmiertelny, niedostępny, wszechpotężny. Czyli kiedyś był człowiekiem. Ewolucji. Okej, ciekawe. Wola przetrwania wciąż go napędzała. Zaczął dostrzegać przyszłość. Wtedy widział przyszłość, a teraz? Czy hybryda naprawdę zna przyszłość? Czego pragnie dla siebie? Przeżycia? Bezpieczeństwa? Przyszłości dla nas? Jest tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć. Muszę z nim pomówić. No. Zabezpieczone hasłem mającym związek z tym, jak nazywał się w swej ludzkiej formie. Teraz mogę do niego dotrzeć. Nazywa się dr Adam Charles Dawkins.
Okej. Teraz, gdy znam już kod do komnaty chyby. To jest kod dostępu? Mogę go użyć. Wow. Może wreszcie uzyskam odpowiedzi. Ale expa 8400, ja pitole, expa, po prostu leci takie ilości expa, teraz lecą, że szok. Moi drodzy, Charles Dawkins został, okazało się, hybrydą po zalaniu Eleksem i po przetrwaniu uderzeniu komety, czyli prawdopodobnie jest jednym naprawdę z najstarszych tutaj, znaczy może nie, że najstarszych, no ale w sumie już był pewnie skrzynia, której nie otworzyłem. Oh my god! I jakaś trudna skrzynia. Nie. Dobra, wiem, że nie, bo chciałem sobie pokombinować. Okej, spróbujemy może tak nie. Do końca? Nie. Dlaczego tak łatwo te wytrychy łamiesz? Co ty robisz, Jacksik? Proszę cię, ogarnij się, nie stać nas na takie wytrychowanie. Okej, widzę, że będzie troszeczkę cięższy jakiś zamek. A nie, jednak nie. Dobra, w tę stronę, może do końca? I do przodu? Ach, elegancko. Dobra. No oczywiście, że było łatwiznę, tylko złamaliśmy z 5 wytrychów. Amulet ochrony, maksymalny poziom zdrowia i pancerz. Kurczę, już liczyłem na to, że będzie jakiś fajny amulecik, o których wcześniej wspominałem, do budowy na przykład. No ale niestety nie ma tak lekko. Złotnika chciałbym się nauczyć. Ogólnie jest sporo rzeczy, które moglibyśmy się nauczyć i się nauczymy oczywiście. Ale wszystko w swoim czasie. Mamy odkryte tutaj, odkryte, że tak powiem, to miejsce. Okej, okay, machina się wykończyła. My możemy w takim razie, no nie wiem, pójdę chyba po Zołzę, nie? Bo szczerze powiedziawszy, ona jak tu zostanie, to w życiu nie wróci na miejsce, więc lepiej pójść po nią z powrotem. Okej, tylko odpalę jeszcze sobie jedną pochodnię, bo rzeczywiście jest tu ciemno, jak w dupce. Czy jestem w stanie wylecieć tutaj na przykład? Zaraz zobaczymy, czekajcie. Pewnie nie, ale... O nie, to jest strasznie wysoko. Można by było kombinować oczywiście, na przykład z półpiętrami jakimiś. Na przykład tutaj. O, coś mi chce bić, świetnie. Tylko co, jeszcze nie wiem. Dzień dobry. Coś mi chce. O, jeszcze ten rob tak jeden, świetnie. Chodź tu, ziomeczku, w tym razie. O, shit, mate! Aż beczka wybuchająca się rzuciła na mnie. No nie, najgorzej. Dobra, ten rob, taczku, bo się, kurde, podziało teraz niefajnie. Okej, okay, świetnie. Jeszcze jeden gdzieś biega, ale nie wiem gdzie. Gdzieś na dole? Przede mną? Co tu się dzieje? Halo? Z drugiej strony gdzieś. Dobra, ale my oczywiście idziemy po Zouze, która gdzie stoi? W tamtą stronę, czyli... w lewo od nas. Okej, no to tam te robtaki niech sobie biegają. O, nie, to jednak nie ten robtak, tylko ten. O, ty, halo, chciałem, żebyś skoczył właśnie Jacksik i walnął w ziemię, no ale spoko, może być też tak. Super, dziękuję. Jeszcze więcej expa. No, miejmy nadzieję, że dobijemy jeszcze sporo expa, bo fajnie będzie, jak rzeczywiście będzie ten... Okej, wiecie co, no, powinniśmy przeżyć tutaj to bieganko. Mimo, że HP mało, to powinno się udać. Świetnie, chodź tu, Zouza. Do mnie. No, Zouza jest z powrotem, świetnie, my zdążyliśmy odkryć całą tajemnicę hybrydy, a ona cały czas tutaj stała. Świetnie, Zouza, naprawdę jesteś bardzo przydatna. Dobra, nie będę narzekał, Zouza jest spoko. Uratować Kaję to może za chwilę, lololo, póki co znalazłem sobie nową tutaj przyjaciółkę. O nie, rejected, najgorzej, nie będę taki. Sprawdzian, parara, separatyści, nie wiem o co chodzi, ale sprawdźmy. Jakieś tam gdzieś coś tam, sestak, a sestak, spoko, ale najpierw pójdziemy może w spanko. Dobra, przy okazji zobaczymy, jak tam się trzyma miasto pod Kubą, czy już tam jebło, czy nie jebło jeszcze, bo jestem ciekaw bardzo tego, czy tam w końcu coś się podzieje, czy nie. No ale jak widzicie, ostatnie dosłownie questiory, tutaj miszory się robią w tym momencie, no jest dobrze, no będzie no, wysoki tryk, będzie wysoko. W forcie, to już nigdy nie musielibyśmy się martwić o albów czy kleryków. No w sumie ciekawe, tak. Czy można to ukraść? No chcesz chyba ukraść, raczej kupuje? Ciężko. Po mojemu nie ma takiej rzeczy, której nie da się ukraść. Nie ma szans, że to ukradniesz. No nieźle, Zouza chciałaby ukraść kopułę. Co za pierdolona ruina. Dobra, dobra, Jezus, czy ona musi tak bluźnić, to jest okropne. Znaczy, mi tam się podoba, ale z drugiej strony jednakowoż wiem, że YouTube tego nie lubi. Powtarzam to 20 raz, ale bardzo mnie to denerwuje. Zouza, ogarnij się całkiem troszeczkę. Całkiem zjebane, prawda? Tak, dokładnie, YouTube w 2019 roku jest taki, ale nie musisz tego mówić wszystkim na głos, bo będzie później lipa, jak to wyjdzie na jaw. Nie no, ale serio, YouTube kiedyś był o wiele fajniejszą platformą. No cóż, no cóż, tak to się dzieje, jak się dzieje, tak się dzieje. Nie mam co narzekać, dalej jestem tutaj, więc nie jest chyba jeszcze aż tak źle. No ale tymczasem, nie marudząc więcej, idziemy do Sestaka, aby dowiedzieć się, czy separatyści pomogą nam w naszych przeprawach. Więc zbieramy teraz naszą armię, szykujemy się do ostatecznej bitki na pełnym koksie dosłownie, tak jak powiedział tutaj save z 69 dnia. Wow, ależ zbieżność tutaj w ogóle sytuacji. Co się dzieje? Dobra, Sestak, Szestak, jest spoko, jest sympatycznie. Weźmie tutaj Nigilaj przede mną. Widziałeś mojego ojca? Widziałeś Werdyka? Mojego ojca? Myślałem, że podróżuje z tobą. Nie wiem, gdzie teraz jest. Aha, okej. Ktoś z was przekonał Werdyka? Kto z was przekonał Werdyka, by dołączył do naszej sprawy? Nikt. Twój ojciec sam do nas przyszedł.
Wierzę, że i ty dostrzeżesz wagę naszej sprawy. No raczej. Okej, jestem gotów. Jestem gotowy, by zaatakować Lodowy Pałac. Prawie, wiele oczywiście. Udało ci się osiągnąć. No raczej. Wciąż jednak nie rozumiem twoich intencji. Czego nie ogarniasz? Co masz na myśli? Po której stoisz stronie? Chcesz obalić hybrydę, czy motywuje cię tylko żądza zemsty na eleksetorach? Eleksetorzy są naszymi wspólnymi wrogami, to powinno wystarczyć. Jestem po stronie wolnych ludzi, albowiem i nasza sprawa muszą przetrwać. Tu nie chodzi o stronę, raczej jestem po stronie wolnych ludzi. Jestem po stronie wolnych ludzi. Ksakor ich wykorzystuje. Trzeba położyć temu kres raz na zawsze. Ale jakie są twoje zamiary wobec hybrydy? Przyznasz, że dąży do kontroli nad przeznaczeniem albów? Zgodzimy się walczyć u twego boku jedynie, jeśli nasze interesy będą się pokrywać. Hybryda musi zniknąć. Stare dyrektywy muszą zostać przywrócone. Oczywiście. Powiedz, co zamierzasz? Okej. Czy chcesz walczyć z Ksakorem, czy ze mną tutaj? Trzeba położyć kres z rządą, powinniśmy rozmawiać. Potężna hybryda powinien utrzymać władzę, Ksakor powinien pozbawiać sobie wolnych ludzi. Oczywiście trzeba położyć kres z rządą hybrydy, ta wojna nie może skończyć się inaczej. Odpowiedni poziom emocjonalny, jedyna w sumie opcja, jaka jest tutaj sensowna. Powinniśmy porozmawiać z hybrydą, na pewno może nas dużo nauczyć. Trzeba położyć kres z rządą trzeba hybrydy. Zrobić koniec końców. Ta wojna nie może skończyć się inaczej. A więc staniemy u twego boku. Świetnie. Wydam rozkazy rozpoczęcia ostatnich przygotowań. Zaza się zgadza, Zaza tak popiera. Zwycięstwo będzie nasze. No raczej. Cholera, to było niezłe. Tak, decyzja będzie miała daleko idące konsekwencje. Cudownie, uwielbiam takie napisy. Czyli prawdopodobnie dążymy właśnie do jakiegoś zakończenia. Miejmy nadzieję, że będzie to dobre zakończenie, ale nigdy nie wiadomo. Wiecie, o co chodzi, no. Jednakowoż te moje wszystkie decyzje mogą sprowadzić na mnie zgubę, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie oczywiście. Moi drodzy, bicie czy ratowanie Kai? Gdzie jest w ogóle Kaja? Jeśli nie odnajdę jej szybko, to może zginąć. Oh my god, ty, dobra, lecimy w takim razie, bo nie chciałbym, żeby ona coś zginęła czy coś. Jedziemy z koksem, kurczę, Kaja, nie gin mi, moja droga przyjaciółko, co to się dzieje? Dobra, biegnijmy. Ty, co? Przecież my tu byliśmy już i co, ona znowu tutaj gdzieś? Oh my god, okej. Okay. Czy widzę, że spoko? Czy ona jest w wieży gdzieś tam schowana? Czy to księżniczka w wieży schowana? Czekajcie, co tu się dzieje? Jak wejść tam do tej wieży? A nie, dobra, ona siedzi tam w środku chyba po prostu. Gdzieś na dole? Nie, na górze. No okej, czyli siedzi tam, gdzie siedział ten wcześniej tutaj ziomek. Chyba, że... A tutaj? Wchodziliśmy? Chyba wchodziliśmy. Dobra, to wylecimy w takim razie sobie tutaj. Okej, czy mogę wlecieć tędy? Chyba nie specjalnie, ale mogę wpaść tu w dziurkę. Okej, no i gdzie jest ta Lachonsia tutaj? Dzień dobry, cześć. Kaja, nie! Wiedziałem, że dobra. Cię tu doprowadzi. Żyje, najważniejsze. Aura tego miejsca jest straszne. Ona tu cały czas leżała, a ja ją przegapiłem. O nie! Granica Bessy i Ksakoru. To by wyjaśniało zachowanie Eleksu. Ale jestem... Gdzie on jest? Gdzie jest Zardom? Nie wiem. Od dawna go tu nie było. W takim razie musiał dostać to, na czym mu zależało. I ruszył do Lodowego Pałacu. Ajajaj. Ten bydlak mnie sparaliżował i tu zostawił. Musiał to planować od jakiegoś czasu. Dlaczego mnie po prostu nie zabił? Najwyraźniej zależało mu na twojej mocy. Byłaś częścią jego planu, który zmierzał do odzyskania pozycji w Lodowym Pałacu. Widocznie okazałaś się dla niego zbyt silna. Trochę tak. Nie wiem, co nim powodowało, ale popełnił błąd. Drugi co nim powodowało? Nie zaskoczyć. To było po polsku? Dziękuję, że mnie odnalazłeś. Ludzie ci ufają. Pokaż im, że rzeczywiście na to zasługujesz. Może i byłeś Albem. Jednak udało ci się odnaleźć w sobie uczucia. Szanuję cię za to. O, ja szanuję twoją diastemę między jedynkami. Piękna! Można sobie włożyć fajeczkę i palić bez trzymanki. Jak się czujesz w ogóle? Jak się czujesz? Życie jest piękne. A oczywiście, wszystko dobra, cudownie. Robota, no dzięki. Ty, a mogę... Mam nadzieję, że nie budzisz mnie bez powodu. Budzę cię? Jesteś otoczony licznym towarzystwem. Daj mi znać, kiedy będzie miejsce. Spoko, czyli można by było Zouzę wywalić z powrotem do obozu. Kto ci się naraził? W samą porę. Wykorzystaj te emocje, wykorzystaj tę złość. Okej, wszystko spoko? Wszystko cacy. Dobra, no to wracaj do matecznika. Okej, Zouza sobie idzie, no a my nadzieję, bierzemy Kaję. Wyjdź, wstawaj kobieto. Tego ja też mam złe przeczucie, bo no, za długo tu siedzimy już zdecydowanie. Ostatni lot oczywiście i Lodowy Pałac. Przez Lodową Pustynię trzeba pokonać tych wszystkich jakichś lapsów, którzy siedzą w różnych miejscach. W sumie, kurczę, może zróbmy sobie klepanko. Tylko kurczę, z Zouzą byłoby fajniej. Ajajajajaj. No kurczę, wiesz co, Kaja, wróć do mateczniczka sobie, a my w tym międzyczasie skoczymy do matecznika i weźmiemy sobie Zouzę ze sobą do klepania, bo
jednak Zouza wydaje mi się, że jednak trochę chyba lepiej radzi sobie z Klepankiem. Że jednak fajniejszym jest towarzyszem, jeśli chodzi o bicie jakichś na przykład takich dowódców i innych koksów. Kain jest najgorsza, oczywiście czaruje i to sporo daje. Wow, przez chwilę były takie jakieś płomyczki ogniste. Naprawdę dobrze sobie daje radę, ale Arks, ty jesteś w ogóle jakimś gnojem? Nie, no gniewa się na mnie dalej. No to się smoki w pompkę, nie lubię tego gościa. Nie wiem po cholerę on tutaj siedzi i jest tak naprawdę. W ogóle nie, totalnie gościu jest... Totalnie mam na gościa wywalone jajce, nie? No po prostu słaby gość. O, Zouza, chodź ze mną. Przy okazji cię szukałem. No a ja tak jak mówię, łatwo na nie trafić. W ogóle fajne jest to, że Zouza rzeczywiście ta jej postać się wyróżnia. Bo szczerze powiedziawszy, twarz Kai to chyba nawet spotykamy już po prostu w pierwszym lepszym mieście. I to jest strasznie słabe w tym wypadku. Powinni jednak trochę bardziej się postarać z tymi postaciami głównymi, żeby wyglądały trochę inaczej niż wszystko, co się rusza. No dobra, to idziemy Klepanko zrobić w takim razie. Wyklepiemy dowódców, to będzie też spory, milowy krok w naszej przygodzie, a z racji tego, że jesteśmy chyba nie najgorzej przygotowani tutaj do tego, to myślę, że pójdzie nam to wszystko bardzo sprawnie i szybko. Oczywiście na kolosy bojowe tutaj jest świetna właśnie moja Givera, 8 strzałów i kurde, leży taki kolos, więc to jest świetne. Tamtego zaraz gościa tu klepniemy, jest po drugiej stronie, więc lecimy. Oh shit, dobra, mroźno się zrobiło przez chwilę. Spróbujemy w takim razie od tej strony zaatakować. Wejdziemy sobie tutaj, oczywiście. O, kolos biegnie, świetnie. No, ja bym go chętnie też zniszczył. O nie, tam jeszcze biega ten kurde gnojarz wielki. Dobra, ten zaraz zacznie latać, dokładnie tak. Ja też potrafię latać, żeby nie było. O, ty kurde wredny kolosie. Dawaj, klepiemy go. No, cię walny zaraz. No, dziękuję, dobranoc. Okej, ta już tutaj przetankowała wszystkich po prostu chyba co się da. O nie, no, znowu jakiś strzelający debil, który wali kurde z tych... który wali z miotacza płomieni. No to są po prostu świry takie z tych miotaczy płomieni. Okej, Kaja leży niestety plackiem, więc lepiej zrobić trochę uników. W sumie można by było wyciągnąć jakiś granat, tylko tak, żebym nie dostał za bardzo. O nie, to był głupi pomysł, żeby rzucić granat w ten sposób. Okej, jednak się chyba wyleczymy. Dawaj, ósemeczkę, dziękuję. Dobra. Ała, teraz będą jeszcze strzelać te gnoje. Wejdźmy sobie do środka, będzie trochę łatwiej klepać. Okej, ziomeczku, dowódca tutaj, spoko, nie ma sprawy, gościu. No, ja bym chciał jednak machać w ich stronę, nie żeby coś. Okej, świetnie. Mały unik, ale żołnierz, kurde, z dobrą bronią niestety, która blokuje nam naszą staminę. Oj, przez to nie mogę robić uników, co jest bardzo upierdliwe, naprawdę. To jest chyba najgorszy możliwy rodzaj obrażeń, jaki może zadać nam przeciwnik, właśnie ten blokujący. Przez to nawet atakować nie możemy, to też jest mega upierdliwe. Okej, spuchniemy. Walniemy i gościu leży plackiem, świetnie. Więc kolejny dowódca wyklepany i jego żołnierze również, spoko, jakoś poszło, chociaż szczerze powiedziawszy nie było to jakieś super łatwe, bo mi się obrywało niestety mocno, nawet naszą Zouzę trochę tutaj przemielili, także niestety, ale właśnie kolejny dowódca gryzie piach, więc świetnie, dowódca Hektox, czy jakoś tak, robot sprzątający, o nie, nieżyjący robot sprzątający, jak smutno. Okej, ale wyklepanko, o, tam jeszcze jakiś jeden stoi ziomek, no mógłbym w sumie go sobie przejąć przejmowaniem robota, ale już trudno. Wolę expa jednak z niego niż przejmowanie jego. Okej, dziękuję i super, wyklepany, 125 expa. Lecimy w takim razie po kolejnego jakiegoś łobuza. Tylko saveik, żeby nie stracić tutaj tego, co nam się udało zdobyć. Z tamtego konwertera będzie szybciej do reszty ziomków, więc lecimy. Eneduer i Gefake najpierw ten po prawej stronie. A, dobra, siedzą w obozie. To już trochę gorzej, bo jednak pewnie będzie ich tam sporo. Ale luz, jesteśmy, tak jak mówię, dobrze. O, krony, znaczy się dron. No trudno, drony akurat są... biją całkiem sporo, więc trzeba uważać. W sumie mógłbym postrzelać, mamy dużo amunicji. Co to jest? A, robot, okej. Okay. To postrzelamy, robot powinien szybko zginąć. Okej, okay. Giniesz? No to gin. Świetnie, jeszcze strzał. Dobra. Okej, przeładujmy sobie broń. Co jest? Czemu nie przeładowujesz? Halo? Nie, no kurde, wolałem jednak amunicję tą chyba zwykłą właśnie. Okej, akcji. No spokojnie, kobieto, widzisz, że każdy spierducha, a ta już tęskni za odrobiną akcji. Przez chwilę człowiek nie strzela i już, kurde, się lasencja odpala. Dobra, tam widzę robota, kolosa bojowego, więc ładujemy oczywiście. Oczywiście jeszcze coś do mnie strzela niestety. O, świetnie, no oczywiście ci kurde debile walący z tych miotaczy płomieni. Uwielbiam po prostu. Największe zło po prostu jakie może być, nie? Okej, okay, weźmy sobie granaska. O, shit mate. Miałeś tu nie przebiegać. Okej, okay, powrzucamy tam troszeczkę. Niech to pomoże naszej przyjaciółce, a my w międzyczasie załatwimy robota. No panie robot, niech pan ginie szybko.
bo tam rozpierducha czeka. Oczywiście już chyba Zouza leży. Nie, Zouza jeszcze daje radę. Oh my god, oh my god, dwa płomienie. No halo, może bym mógł wyjść z tego, nie? I sobie łyknąć coś. Okej, cudem przeżyłem, nie? Okej, spróbuję ich tutaj zlurować przy tej skale. To powinno ich trochę tutaj odciągnąć. No świetnie, i dostałem cios z tego przeklętego młotka. Najgorzej, okej. Szybki cios, szybkie zbieranko. Jakiś mały unik. Nie, co do mnie strzela. O, świetnie, super ciosem, no naprawdę. Nie o to mi chodziło. Okej. Kurde, patrzcie, ja Zouza dalej daje radę. To jest niesamowite. Ona jest jakaś w ogóle... To nie jest w ogóle kobieta tutaj. Ja nie wiem. To nie jest kobieta, to jest jakiś po prostu Terminator, powiem wam. Naprawdę, mega. Bardzo dobrze, że ją zabrałem na przygodę. Jest bardzo spoko. Sama wyklepała praktycznie tutaj tych alpskich żołnierzy, a ja biegałem tam gdzieś wkoło skały i baitowałem całą resztę. Nie wiem, elegancko, bardzo mi się to podoba. Okej, jakieś zwłoki wyjechały zza ekranu nagle, spoko, nie ma sprawy. Tu chyba wszystko już zebrałem. Ten przywódca tam jeszcze żyje w ogóle, no to chodźmy mu jeszcze wyklepać buźkę. Najwyraźniej siedzi, tak, schował się w środku w bunkrze. No to sejwik i gdzie ma ziomek? Chodź tutaj. Okej, najpierw bym załatwił... O kurczę, najgorsze, ci alpscy żołnierze korzystają z tej przeklętej broni, nie? Jest tak wkurzające, że oni tego używają. Ferek, łowca nerek, tak naprawdę, o, wyklepanko zrobimy mu. No i pięknie, i Zouza wyklepała kolejnego dowódcę, to mi się podoba. No, z tą kobietą tutaj można podbijać po prostu światy normalnie, jest mega potencjał. Zamknięta skrzynka, którą za chwilę spróbuję otworzyć oczywiście. Dzień dobry, skrzyneczko. Raz, dwa, trzy i skrzyneczkę otwierasz ty. Cztery ciapnięcia. I co mamy w środku? Elektrozłom i eleksit, spoko. Fajnie, wpadło coś. Tu jeszcze złomu więcej. Ten złom oczywiście tam później gdzieś sprzedamy pewnie. Bo jednak, no, nie potrzebuję go zupełnie. Chyba że przyda nam się właśnie do na przykład złotnictwa i tak dalej. W ogóle to trzeba pójść się nauczyć trochę skilli, bo mamy tych punktów od cholery, a ich w ogóle nie używam. To jest najgorsze, że mi kisi się z 8 punktów, które spokojnie mógłbym przeznaczyć na coś fajnego. No ale dobra, kolejny dowódca nie żyje, jeszcze dwóch i będzie cudownie. Ci dwaj są obok siebie. Jeśli pójdziemy tą ścieżką od tamtego magicznego tamburyna pola, to będzie chyba najlepiej. No i w sumie tutaj pewnie przyda mi się coś ciężkie, jakiś oręż. Myślę, że tutaj miotacz płomieni będzie fajny. Zwłaszcza właśnie to odepchnięcie tym miotaczem, to jest naprawdę mega spoko. A, dobra, już wiem, gdzie jesteśmy nawet, szczerze powiedziawszy. Na początku się nie strzeliłem. To tędy chyba po raz pierwszy wszedłem właśnie tutaj w te okolice ksakorskie. Okej, pan lodowy dziób, musi pan skinąć, bo inaczej będzie mnie kurzał pan. O, shit, jeszcze mnie ziabnął, skupaniec. Oczywiście możemy sobie łyknąć mikstur, mam ich dużo. No i dobra, no i tędy w sumie tak naprawdę. Jak tylko zobaczę, że ta kropka się gdzieś zbliża, albo przeciwnicy są niedaleko, to sobie zrobię save'a jeszcze jednego. Okej, nie wiem co tam się dzieje, ale chyba tu się dzieje jakaś rozpierducha. Nie, ten lodowy dziób tak nagle gdzieś poszedł. Okej, dobra, jest jakaś baza, więc spoko. Okej, super, lodowy dziubek, spadł z rowerka. No to co, ostatni dwaj bossowie tak naprawdę przed nami. Chciałbym zrobić save'a, więc okej. Ostatni dwaj. Okej, saveik taki sobie zrobię, bo teraz oczywiście spróbuję obydwóch naraz wykończyć. Świetnie. No to co? Trzeba będzie najpierw postrzelać chyba w tego giganta tam. Znaczy lodowego tego. Znaczy to, jak to się nazywa? Bojowy robot? Chyba jakoś tak. Tak, kolos bojowy, no właśnie. Więc postrzelamy sobie w niego. Uda, szuka guza. Oczywiście. I jeszcze strzał, świetnie. Super. Jeden z głowy, jeszcze pewnie wielu, ale spokojnie, powoli. Dobra, najpierw pójdziemy po tego po lewej stronie gościa. Niestety... Dobra, wiecie co? Wyciągnę sobie miotacz płomieni, czemu nie? Niestety z miotaczem płomieni nie mogę wykonywać jakichś specjalnych akcji, jak jetpack albo inne, bieganie. Oczywiście oni się tutaj zaraz odpalą, no już to zrobili w sumie. Okej, ale możemy skoczyć... O, no właśnie, już zdążył jakiś tam frajer wyskoczyć z miotaczem, świetnie. Cudownie. O matko, ale was tam się narobiło. Ja też mogę strzelać rzeczywiście z miotacza, także wiecie panowie, nie, że tylko wy strzelacie sobie, no oczywiście, to chyba nie jest dobry pomysł, żebym ja z tym miotaczem biegał. Mogę tam nawrzucać granatów, oczywiście. Nie, kurde, Zouza, nie blokuj granatów. Cholera jasna. Okej, możemy spróbować tak też rzucić. Oczywiście. Co tu się dzieje w ogóle? Niezła rozpierducha, ale chyba wypiję sobie jakiś eliksir leczniczy mimo wszystko. Okej, Zouza w końcu wzięła się do strzelania. Dobra, tam się cała armia zebrała. Spróbujemy zejść na dół i spróbujemy dorwać tego pierwszego z brzegu ciomka. Chodź tu, gościu, dawaj. Niezła rozpierducha w ogóle. Podoba mi się to. O, oczywiście frajer, kurde, z miotaczem płomieni. Świetnie. Tak się kończy właśnie, jak przegapię jednego z miotaczem płomieni. Te miotacze są przegięte, nie?
To jest jakaś po prostu, no nie, no tragedia. Po prostu to jest najgorsze, co może być ten miotacz. Okej, chyba pójdziemy jednak z lewej flanki. Spróbujemy podejść. Robot bojowy. Świetnie, panie robocie. No to cieszę się, że jesteś. Pomóż mi lepiej, kobieto. Zginę, jak dalej pójdzie. O, jeszcze biegnie jakiś wielki gangster tam. Super. Okej, robot bojowy zniszczony. Okej. No nie chciałem odpalać akurat tego, ale... O cholera, premier trafił. Dobra, panie Tryton, pana też trzeba wklepać, będzie pan przeszkadzał. Dziękuję. Dobra, ginie, zaraz zginie. Jeszcze cios. No okej, super. O, powiem wam, że ciężko się bije z tymi przeciwnikami, zwłaszcza jak używają tych cholernych miotaczy płomieni. To jest najgorsze gówno, jakie może być. Okej, postrzelam sobie. Któryś tam będzie miał, właśnie, miał miotacz oczywiście, czemu nie? Niech tam... Zoł zaskoczy na niego. Okej, super. Oh my god, ale się ich narobiło. No, kurde, halo! Jacksik, budzimy się. Biją nas. Okej, chyba użyjemy tutaj tego. Przydałoby się trochę granatów, szczerze powiedziawszy, w tej sytuacji, w której się znajdujemy. Chyba siódemeczka wjeżdża na rejony. O nie, jetpack mi się skończył. No tak, bo użyłem super ciosu. Kurde, najgorzej. Teraz pobiegam trochę w kółeczko, zluruję ich do siebie. I teraz, hyc, i jedziemy. Granasa. Świetnie. Dobry granat od razu robi robotę. Jeszcze troszeczkę. Najgorzej, że odsunąłem ich od siebie, więc za chwilę zaczną strzelać. Dokładnie tak, jak powiedziałem. Okej, przywódca kolejny zginął, na szczęście, przez lodową pustynię. Kolejny nie żyje, więc świetnie. Rzucimy jeszcze granat. Okej, niestety. Ale chyba dobra, chyba zginęli ci z miotaczami, więc spoko. Albo ci z miotaczami są zajęci walką z Zozą, więc to też na plusik. Oczywiście. Tam jak do mnie strzelają z tych jakichś słabych broni, to nie boli jakoś bardzo. Okej, silny cios. Świetnie. Niestety zablokował mnie gościu tutaj znowu tym magicznym orężem. Najgorzej. Dobra, ładujemy tutaj wytrzymałość. Alpski żołnierz. Super. Robot bojowy za chwilę też padnie. Okej. I kombosem lecimy. Oczywiście dostanie mi się troszeczkę, ale spoko. Dobra, jeszcze jeden cios. No dawaj, gin. I pięknie. Dobra. No, teraz robi się ciekawie. No, nareszcie. Kurde. No ale Zoza po raz kolejny przeżyła całą walkę. To jest niesamowite. Kolejni oczywiście żyją. Zbieramy z nich co możemy, bo wiadomo, będzie trzeba pewnie jeszcze troszeczkę uzupełnić braki, ale i tak nasze przygotowanie się tu przydało bardzo do tych walk. Okej. No i kolejny oczywiście tutaj boss zginął, więc spoko. Sprawdźmy, czy pilnował jakichś fajnych fantów, czy nie. No, niestety wygląda na to, że nie ma nawet żadnej skrzyni. Dobra. I ostatni gangster z okolicy nam został do pogodania, który siedzi gdzieś... O, gdzieś dalej troszeczkę. Okej. Spróbujemy przejść tutaj górą. I skrzynka, świetnie, która jest pusta, już tutaj byłem. Okej. No ładnie. Byłem, a nawet o tym nie pamiętam. Okej. W sumie mógłbym sobie postrzelać z tej takiej zwykłej broni też. W sumie mam dużo. Oh my god! Oczywiście znowu jakiś frajer. Jest, no nie widzę tych miotaczy płomieni. To jest najgorsze, co może być, nie? Kurde, jak oni. Dobra, ten dowódca tutaj. Trzeba go wyklepać. Dobra, świetnie. I oczywiście silnym ciosem. Dobra, gdzieś tutaj jest ten. A, kolejny, no i ostatni przywódca zginął. Kolejny nowy poziom, 7000 expa za zabicie wszystkich przywódców nam właśnie wskoczyło. Ogólnie moc, koks i siła, nie? Ja pitole, co już się dzieje? Elegancja Francja, jak to mówią. Yeah! Okej, okay, jeszcze tutaj alpski ostatni cwaniak. I raz, dwa, trzy, ferroverto! I zginął kolejny cwaniak. No i świetnie, wyklepałem wszystkich dowódców, wszystko po prostu pokonane, co się dało. Wszyscy alpscy dowódcy nie żyją, więc będziemy mieli łatwy przejazd tutaj, w ogóle przelot i wszystko. Jeszcze zbierzmy towary, które tutaj gdzieś zostały. No i wszystko, mamy zrobione. Niebieski kamień, świetnie, bardzo potrzebuję tych kamieni. Złotnik jak najbardziej szybko wjedzie. No i moi drodzy, który to jest poziom? Który Jax już tutaj ten, 39 poziom, naprawdę mega. 9 punktów nauki, no super, powiem wam, że spontaniczna oziębłość, hej! Nie wiem, co to znaczy, ale chyba to dobrze, fajnie. Najwyraźniej wygląda na to, że jeszcze staliśmy się mniej oziębli niż byliśmy do tej pory. Czy warto strzelać do tych ziomków? No w sumie wiecie, robot bojowy, zawsze spoko, można sobie postrzelać troszeczkę. Oczywiście one też dobrze strzelają, skubańce, o dziwo. Zaraz, Zoza zaraz tam się nimi zaopiekuje, więc spoko. Możemy Zozie trochę pomóc właśnie strzelając. W sumie elegancko, dziękuję. I jeszcze jeden robocik. Świetnie. Dobra, zawsze trochę expa, wiecie. Możliwe, że jeszcze wbijemy jakiś poziom czy dwa, to zawsze taki lekki bonus. No i okej, możemy spadać. Alpscy zostali tutaj pokonani, ci ziomeczkowie. Kolejny ten, główna misja, moi drodzy. Ostatni lot i lodowy pałac. Więc ostatni lot, wydaje mi się, że możemy tutaj skoczyć, zobaczyć, czy jeszcze coś z tym zrobić możemy. Fajnie, naprawdę spoko. Fajnie, że kolejny poziom nam wskoczył. Jedynym minusem tego jest to, że dalej nie wiem, co z moją budową robić. Chciałbym jak najwięcej jej tutaj podpakować. Ale w sumie wiecie co, też kurczę, głupio, że tu przybyłem, no ale spoko.
pójdę od razu jedną rzecz załatwię. Oh my god, czekajcie, bo mój brzuszek jakieś dziwne akcje tu aż mi przytkało przez chwilę. Chciałem pójść właśnie się nauczyć złotnika i tak dalej, ale to nie wiem, czy tutaj będzie ten. Dobra, mam kod do hybrydy. Mam kod do komnaty hybrydy. Zamierzasz spróbować się tam dostać? Oczywiście, że jeśli tak. Jeśli dotrzemy do pałacu, przyjdzie czas, by się z nim skonfrontować. Mam w głowie chipa, którego wszczepił mi hybryda. Gdyby działał, hybryda mógłby w każdej chwili kazać mi popełnić samobójstwo. Najwyraźniej w czasie próby egzekucji chip uległ zniszczeniu. Na szczęście. A to oznacza, że powinno mi się udać. Może dowiem się, czego on tak naprawdę chce. Ja nie mogę. Za każdym razem, kiedy robisz z tego osobistą misję, coś mnie trafia. Tu chodzi o znacznie więcej, panie rozbuchane ego. No, ma rację. Harley ma 100% rację. Okej, okay, tak a propos złotnictwa, to chyba któryś tutaj nauczyciel jest. Przetrwanie, charyzma, szkolenie w walce. Czekajcie. Szkolenie na banitę, szkolenie w rzemiośle chyba. Aż chyba do doktorka trzeba skoczyć, żeby się nauczyć tego złotnictwa. Więc skoczymy do fortu, bo tam mamy najwięcej chyba nauczycieli dostępnych i spróbujemy jeszcze się dokoksić, ale chyba zrobimy to, kurczę, w kolejnym odcinku. Tak patrząc na czas nagrania, to zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo, no a czas nieubłaganie w tym momencie cały czas leciał do przodu. No i niestety wychodzi na to, że nasze tutaj skille i umiejętności, a przy okazji może właśnie te pozostałe punkty bycia koksem, czyli bycia dobrze zbudowanym, może uda mi się również coś wymyślić na to. I dzięki temu w kolejnym odcinku moglibyśmy założyć broń, którą jeszcze planuję dodatkowo wzmocnić kamieniami, właśnie tymi, wiecie, kamyczkami, które zdobywaliśmy. Jeden czerwony nam wskoczył i jeden niebieski, więc bardzo spoko. Przyśpimy się do rana, bo też nam się gdzieś oberwało. I kolejny odcinek zaczniemy prawdopodobnie od nowych umiejętności. I miejmy nadzieję od nowych przedmiotów, które dadzą nam możliwość założenia nowej broni. Zobaczymy, co przyniesie nowy dzień, zobaczymy, co to będzie. A tymczasem dzięki wam za obejrzenie tego odcinka. Mówi Robin Skateboard, mam nadzieję, że wam się spodobał. A jeśli się wam bardzo spodobał, to łapa w górę będzie mile oczywiście widziana. Fajnie, jak zostawicie łapeczkę. Niewiele to kosztuje, niewiele czasu zajmuje, a jednak mega motywuje. Komentarz, tak jak wspominałem, fajnie, napiszcie mi coś, co u was po prostu dajcie znać, że jesteście i oglądacie. No a jeśli na dłużej chcecie zostać, to dzwonek i subek oczywiście. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się cieplutko, milutko. Na razie, cześć, pa, pa.